Dobiega końca remont ulicy Wiśniewieckiego. Drogowcy położyli już ostatnią warstwę asfaltu. Z zakończeniem prac czekaliśmy na lepszą pogodę, by ta inwestycja mogła służyć mieszkańcom przez wiele lat. Dobra informacja jest taka, że mamy aż 10 lat gwarancji. Trwają jeszcze prace porządkowe, jednak utrudnienia dla mieszkańców się skończyły. W hali sportowej przy szkole podstawowej nr 21 powstał punkt szczepień powszechnych przeciwko COVID-19. Punkt rozpocznie działanie, gdy zostanie odebrany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czekamy jeszcze na dostawę szczepionek. Trwają już zapisy dla mieszkańców, którzy dobrowolnie chcą się zaszczepić. Myślę, że dziennie będziemy mogli dokonać około 200 szczepień. Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Nawojowskiej włączył się w akcję Zielony Nowy Sącz. Na terenie placówki zostały posadzone 24 sztuki klonów i lip drobnolistnych. Dbamy o to, by mieszkańcy DPS czuli się coraz lepiej. Wraz z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim Oddział Beskid wziąłem udział w sprzątaniu brzegów kamienicy. Dziękuję wszystkim, a szczególnie dzieciom, za udział w tej ważnej inicjatywie. Musimy wspólnie dbać o nasze środowisko. Łącznie zebraliśmy około 5 ton śmieci. Szanowni Państwo, akcja Zielony Nowy Sącz się rozkręca. Właśnie za chwileczkę podpiszemy umowę o nasadzeniach 74 drzew. Nasadzeń dokona Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na terenach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dlatego dziękuję zarówno panu prezesowi Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, panu Jarosławowi Wańcowi, jak i prezesowi Sądeckiego MPC-u, panu Pawłowi Kupczakowi za to, że współdziałają, żeby Nowy Sącz był coraz bardziej zielony i piękniejszy. Szanowni Państwo, a ja w imieniu naszych mieszkańców chciałem bardzo serdecznie podziękować władzom miasta o troskę o tereny zielone, bo takich terenów bardzo brakuje i mamy nadzieję, że takie działania będą w przyszłości kontynuowane. Podpisałem umowę na termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 6. W zakres prac wchodzi modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i ocieplenie ścian zewnętrznych. To bardzo ważny budynek, do którego uczęszcza duża grupa naszych dzieci. Cieszę się, że uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny już w wyremontowanym budynku. 29 kwietnia 1942 roku Markus Lustig, ostatni świadek likwidacji getta w Nowym Sączu, stracił całą swoją rodzinę. Niemcy dokonali mordu na mieszkańcach po tym, jak rozstrzelali około 400 Żydów na cmentarzu przy ulicy Rybackiej. W 79. rocznicę akcji kwietniowej złożyłem kwiaty pod tablicą przy ulicy Franciszkańskiej, upamiętniającą śmierć 81 sądeckich Żydów, którzy zginęli z rąk Niemców.